Już 7 marca można korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Co 2 tygodnie przez 2 godziny w tarnobrzeskim biurze PSL-u będzie dyżurować radca prawny Bogusława Bojen, która 20 lat była sekretarzem Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Mam teraz sporo wolnego czasu, dlatego zdecydowałam się pomagać ludziom. Wiem, że interpretacja przepisów prawnych może sprawiać wielu osobom trudności. Dlatego mam nadzieję, że moja pomoc będzie przydatna. Już dziś zapraszam wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z porad prawnych, powiedziała portalowi PSL.info.pl Bogusława Bojen. To efekt zmian w tarnobrzeskim biurze poselskim Jana Burego. Ma ono tętnić życiem, zapowiedział Tadeusz Gospodarczyk, szef tarnobrzeskich struktur PSL-u. Do tej pory bywało tak, że biura tego typu swoją działalność wzmagały jedynie przy okazji wyborów. Natomiast przez cały rok ich funkcjonowanie było uśpione. Chcemy to zmienić. Chcemy wprowadzić nową jakość w Tarnobrzegu, zadeklarował Gospodarczyk. Tarnobrzeskie biuro PSL-u utworzono w 2007 roku. Zakładał je poseł na Sejm Leszek Deptuła, który w ubiegłym roku zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. W sierpniu 2010 roku pomieszczenia przejął poseł Jan Bury, wiceminister Skarbu Państwa. Chcemy, aby biuro PSL-u było miejscem otwartym dla wszystkich ludzi. Chcemy podtrzymywać dobre tradycje, które zapoczątkował Leszek Deptuła. Mielibyśmy takie ciche życzenie, aby mieszkańcy przychodzili ze swoimi problemami. Wspólnie będziemy starali się je rozwiązywać. Chcemy stworzyć wspólny dialog, bowiem jesteśmy przekonani, że aby sumiennie wykonywać obowiązki posła czy samorządowca, trzeba wsłuchiwać się w głos ludzi, powiedział Tadeusz Gospodarczyk. Biuro poselskie mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Wyspiańskiego 12. Otwarte jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Bogusława Bojen będzie dostępna 2 razy w miesiącu w godzinach od 15.30 do 17.30 w następujących terminach. Ale to nie jedyna nowość w Tarnobrzegu. Również od marca w biurze PSL-u będzie można uzyskać darmowe porady z zakresu poradnictwa zawodowego, ustalania profilu zawodowego, pisania dokumentów aplikacyjnych, w tym CV, listu motywacyjnego, autoprezentacji, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami. Porad będzie udzielać Magdalena Gleń, doradca zawodowy, pracownik socjalny. Na co dzień zajmuje się doradztwem zawodowym skierowanym szczególnie do osób niepełnosprawnych. Najbliższe terminy spotkań to 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca i 6 lipca w godzinach od 17 do 18. Zapraszamy na ulicę Wyspiańskiego 12.